Czy nie, jesteśmy na przedzie marszu, to chyba widać. Panie, dziękuję za subskrypcję. Nie ma sprawy. A czy uważacie, że do tego hasła się wam przyczepią w tym roku? Nie wiem, mogą się przyczepić do każdego hasła, no ale to... Zawsze się czepiają. Nieważne, dla nich nieważne jest, jakie jest hasło. Ważne jest to, kto je głosi, więc... Czyli w tym roku tutaj czarny blok... Jeżeli chcą się przyczepić do tego hasła, niech się przyczepiają. Nas to nie zdziwi. Natomiast my na swojego zdania nie zmieniamy. Okej, czyli w tym roku hasło, jeżeli imperium powstanie, to tylko z naszej krwi, chyba jest hasłem mniej takim, do którego można się, no, powtarzając się trochę przyczepić. Co? Zabrali mi transparent! Co? Nasz transparent zabrali. A, to jest antifa Żyrardu. Przesuń się odrobinkę. To jest antifa Żyrardu. Ale to moje! Dobra. Dobrze. Spalić, proszę bardzo. Dobrze, jarę go. A mogę być przyczepić? Nagrywaj. Ale weź ludzi od Antifa! 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 Pięknie. Dobrze, bo to... Antifa! Dobre pomysły to... Łowcy Hifa! Antifa! Antifa! Łowcy Hifa! Antifa! Antifa! Łowcy Hifa! Antifa! 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 Nie muszę. Coś pięknego. Naprawdę jesteś ścierny. Gdzieś czuję cię jebany. Zna pan jakiegoś dziennikarza, który pracuje za wafelki na przykład? Oprócz TVN-u. Naprawdę fajne. Gadać, bo każde zdanie jest przekręcone, przemiętlone i później... A komentarze będą... Sylaby wycinamy. To jesteśmy my czy tak, gorsi. Tak. Gorszy sort, tak czy tak. Ten sort. Ile to by było roboty, żeby tak ciąć? Ile miłości jest między nami, jak my tutaj wychodzimy, pan zobaczy, ile to potrzeba naprawdę tej determinacji, żeby przyjść tutaj i stać. Czy Wiosna Ludów zrobi przeciwnikom jesień średniowieczna? Dobre hasło. Na to wszystko się zanosi, że to będzie jesień średniowiecza. Zresztą średniowiecze już chyba dzisiaj mamy, jeśli chodzi o listy, więc ja chciałbym, żeby to ta drużyna, która będzie Wiosną Ludów, była nowoczesną drużyną. Wiosna zmieni oblicze, zrobimy im jesień średniowiecza. To jest Dawid, który słynie z, ma gwiazdę Dawida, bo to jest Dawid, ma na wisi mu plecaka i on jest takim jednym z tych głównych prowokatorów. Właśnie mamy nagraną dewastację tablicy, obrazy uczuć religijnych. Mogę powiedzieć śmiało, że na przykład moje uczucia religijne w tej chwili właśnie są obrażane, proceder jest w trakcie. Masz bardzo ubogą narrację. Na wszystkie. Tak, dzień dobry, witam. Mój brat bardzo lubi. No, dziękuję. Mam nadzieję, że ma 16 lat przynajmniej. Jakoś tak wyjątkowo mało agresywny pan jest, tak na tego nacjonalistę, nazistę, narodowca. No tak jakoś wychodzi, no z rodziną przyszliśmy, jesteśmy, sobie idziemy. No wyrażamy nasze poparcie dla życia. Tak, no właśnie zostają nam czasami, że zadajemy różne pytania, zależnie od tego, z kim rozmawiamy. A czy pan dzisiaj się dobrze czuje? Bardzo dobrze się czuję dzisiaj. A czy pańscy rodzice byli rodzeństwem? Proszę, może mogę dać to. Konstytucja broni też dzików? Kto broni? Czy konstytucja również broni? Oczywiście. Dobrze, pismo się. Ale... Konstytucja wszystko broni. Konstytucja jest nasza, więc broni wszystko. No pani ma napisane, jest konstytucja, nie można wszystkiego. Oczywiście, dlatego nie można zabijać. Nie nakazuje nasza konstytucja zabijać nasze... Co pan, chyba powiedział, z tym panem się nie rozmawia. Tak. Jednak nie ma mniej w kapitalistycznym. Więc ja się zajmuję dawaniem dupy tylko tutaj, więc jakoś się nie interesuję. Ja rozumiem. Przenośnie, tak? Nie, dosłownie. A, no to gratuluję, dziękuję za miłą rozmowę. Bardzo. Wszystko najlepszego przede wszystkim. Dziękuję. Przez prezydenta Trzaskłę, który nie chciał, żeby sukcesem przedwyborczym politycznym rządu było sprowadzenie do Polski Donalda Trumpa, nie Tuska, Trumpa i jak te ptaki spadają, tak też widać, samoloty nie są bezpieczne, tak strasznie jebie.
nie wiem, co myślą moje wnuki. No, staramy się, żeby nie zawsze, poza tym one nie są jeszcze za duże. Czy pani nie ma co rozmawiać, to prowokatorzy. Wyjdźcie poza zgromadzenie. Ale dlaczego jesteś agresywny? Dlaczego jesteś agresywny? Dlaczego jesteś agresywny w stosunku do kobiety? Dlaczego jesteś agresywny w stosunku do kobiety? Jakie islamofobiczne? Dlaczego mnie popychać? Już się zaczęło wszystko. Jałk już został zatrzymany. My już mieliśmy małą spinę z Tigerem, więc tak. Nie jest wstyd tak się zachowywać. A dlaczego jest wstyd? Dlatego, że... Ale jak my się zachowujemy? Czy pani kolega przed chwilą uderzył moją koleżankę? Czy to jest dobre zachowanie? Tak, tak. Pani kolega uderzył dzisiaj moją koleżankę. Weź mnie, nie dotykaj. No ten pan atakuje. Takie sytuacje i to jest żałosne po prostu. Żałosne jest to, że mój kolega, że pani kolega atakuje moją koleżankę. To jest śmieszne i to jest żałosne. To są żałosne prowokacje. Nie, to jest żałosne. Robicie dzień po wielkiej tragedii, czy prowokacją, jak wasze, czym jest prowokacja? Przyczyniacie się do tego. Zastanów się, komu ty służysz. Macie klepki. Tak. Zostałem już pisany, zostało udokumentowane, że moja twarz jest zakryta, ponieważ jestem po prostu, czuję się kobietą, a nie dlatego, że coś ukrywam. Czuję się taka trochę zbrukana, ponieważ kazali mi ściągnąć burkę na chwilę. A pan z Antify, który też ma twarz zakrytą miał, jakoś nie musiał ściągnąć burki. Ale rzeczywiście, że można się podpisać razem. Chcesz, to jest jakieś kamerowane podpisywanie. Tak. No, ale to dlatego, że demonstracja. Jestem pierwszy raz w Polsce. Znaczy, byłam wcześniej, ale to jeszcze jako mężczyzna. To po prostu w Nowej Zelandii. Bo nie, teraz mi to od ciebie słyszę, no. No, człowieku, no przecież bym się nie ubrał, tak jakbym wiedział. No, cały protest jest o tym. No jak, protest jest o tym, jak dostałem zaproszenie, mówisz, że dwa dni temu było, dostałem zaproszenie tydzień temu. Ambasada Nowej Zelandii, co nie? No, a kiedy był zamach, mówisz, wczoraj? No, wczoraj, przedwczoraj. No to jak mogło i co, wiedzieliście o tym zamachu? No wczoraj już było zaupdate'owane. No ale demonstracja była zapowiedziana tydzień temu. Skąd wiedzieliście o zamachu? Ja bym powiedział, że chyba chodzi mu o to, że wczoraj był zamach i jak ty się przebierasz w ten sprój, jest to bardzo dysrespektujące do społeczności muzułmańskiej. Ale ja, skąd miałem wiedzieć? Nie oglądam telewizji, był szabas poza tym, piątek, sobota. No to przecież, come on, no. No nie wiem, jeżeli to prawda, no to sorry, kupaj, no ale nie wiedziałem. A poza tym, dlaczego tak powiedziałeś, dysrespektuję? Wcale nie. Odwrotnie. Tamten jeden typ, co tam jest, no i zaraz. Kulka na cele patriotyczne. Proszę o wsparcie. Czyli pan za monarchią, tak? Za powrotem monarchii. Tak jest. Intronizacji Jezusa jako króla Polski. Absolutnie. To jest jedyne, co może Polsce pomóc w tej sytuacji. Rozumiem, ale tej sytuacji, znaczy jakby pan zdefiniował sytuację? Chodzi panu bardziej o... Absolutnego zagrożenia dla identyczności Polski, dla jej narodowego bytu. Ale też kodziarze będą spuszczać się na twarz. Powiedziałem, żeś mówił na ty, a nie pan. Asymilować w ogóle. No, pozalewany, zapłacony. Było ten kawał do przejścia. Niestety. A tym jak was widzę, to aż się robię mokry. No właśnie widzę. Trochę się zgubiliście, co? No. Pierwszy raz w mieście? Drugi. Dlatego wiemy, gdzie jest WC. Czekaj. Tak musisz najechać na mnie. Kaszkiet. Mycka z Daszkiem. Czy to jest to organizacja właśnie polskie babcie? My widzieliśmy, kłaniam się, dzień dobry. Ale my ostatnio wiązaliśmy kontakt z babciami. Pani nie jest babcią jeszcze. Wie pan co, tyle pan nam zdrowia napsuł pod tą telewizją. Jak? Ja? Wy mi napsuliście, mam dziurę w nodze. A gdzie pan teraz pracuje? Ja na YouTube'a, pyta.pl.
Nie, tak, nie chciałem przychodzić do telewizji, bo tam stali jacyś ludzie cały czas pod telewizją i na mnie krzyczeli i wymyślali, później z tym pszczują, mędą. Jeden mnie kopnął, zrobił mi dziurę w nodze, kabelek mi urwali, mikrofon mi zepsuli pojemnościowy, taki mały Sennheisera, no. Ale... Ulubionym daniem dzieciństwa była kiełbaska z cebulką oraz frytki, panie redaktorze, którą zawsze obdarzyłem mamę. Mama żyje w Radomiu, podążając szlakiem Bawarii. Aktualnie bardziej woda jednak. Tak jest. Tak, tak. I taka, czy Polska też musi być, czy najlepsza jest europejska, czy jakieś sake, wino może, co inno? Nie, idę w tej chwili na browarka marki Guflowe za jedyne 2,50, którym obdarzyła mnie koleżanka. Nieopodal pałacu jest tu koncert i dla pana redaktora oraz kolegów w współudziale ugotujemy dzisiaj rosołek po staropolsku. Dawaj, robimy Benehila. Czyli powoli spierdalamy, ale powoli, tak? Wiesz, właśnie byśmy za Michel. Pokazuj go czasem. Idzie? Ksenia odda? Nie wiem. Pewnie nie. Pewnie już sprzedała. No, a gdzie Ksenia jest w ogóle? Nie wiem. A gdzie twój chłopak? Czego? My się nie wstydzimy tego, że jesteśmy zboczeni i naszych nałogów i słabości. Nie, na przykład ty się trochę wstydzisz jednak. Ja się czego wstydzę? No tych dwoich tam. Że jesteście zboczeni, ja się nie wstydzę tego. No właśnie, właśnie. Tak. Źdźbło w bliźniego oku widzisz, a chuja we własnej dupie nie dostrzegasz. No, taki, popracuj nad takimi panczami. No. Broniarz nie. Dwóch. Broniarza, tak. Broniarz i broniarz w polskim żyli domu. Tak, no to rozumiem. Wymyśl jakiś wierszyk fajny, na przykład jak ja. Czyli... To przebrany za kobietę hipopotam LGBT na przykład, mógłbym to je powiedzieć. No ty mnie parasolką chcesz tutaj nakłuć, ja po prostu proszę cię o zaprzestanie. No to pani jakimś kolcem nam tutaj... atakuje nas jakimiś kolcami. No dobrze, więc odsuwamy się tutaj od tej kontrdemonstracji, która w ten oto sposób z nami rozmawiała, to trochę... weź się tylko bronimy przed przemocą, o właśnie. Rewolucja to tak się kojarzy chyba nie najlepiej, nie? Bolszewikami. No może bym wypierdalał stąd, co? Aha, ale dobrze wam się kojarzą bolszewicy, hasło rewolucja, tak? Tak. Ale dlaczego? Lubię historię, interesuję się historią, po prostu jestem głęboko w sercu komunistą. Rozumiem. Uważam, że system socjalistyczny jest przyszłością tego świata. Dobrze, ale jak to się zaczęło w ogóle, nie wiem, rodzice mieli takie poglądy, ty zacząłeś czytać, na ten temat czytać, poznałeś jakąś organizację? Mniej więcej tak, dowiedziałem się po prostu na czym to polega. Poczytałem jaka jest w tej chwili sytuacja na świecie. Dokąd zmierza ta cała społeczność, cały kapitalizm? Ale zdajesz sobie sprawę, że próbowano wielokrotnie komunizm wdrażać w różnych miejscach świata i zazwyczaj się to nie kończyło najlepiej, no. Zgadza się, bo przeszkodą jest czynnik ludzki, który można by teoretycznie wyeliminować częściowo. Ale jak wyeliminować czynnik ludzki? Skomputeryzować, zinformatyzować. Zostaliśmy obstawieni, proszę państwa, przez panią... Zostaliśmy, bo też widzowie zostali w ten na swój sposób. Tych widzów? No, dopiero w różnych miejscach. Dopiero ich będziesz miał. I to ewentualnie. To jest odznaka. Nie, musi być, jest sprecyzowane w ustawie, jest napisane, co musi zawierać oznaka. To jest fajne urządzenie. Nie na takim grał ten, te brudne dzieci Sida? Jak jest piosenka, rzuć jakieś drobne na wino? Kojarzysz to? To dobra nuta, bo aż gitary nie mamy. Trzeba było wziąć, ale nie wiem, czy potrafię. Gdzie do Kotoszyna na Punk Fest przyjechał pan, kto się zowie. Badzioli 5, Agrawek 6. Ty stary, to są nielegalne pigułki. Ale masz recepty na klondozepa? CWKS. Nie wiedziałem, że jesteś fanką Legii. Ja? No. Bynajmniej. Bynajmniej.
WKS, Legia. Legia dzisiaj wygra mecz. Cześć w pamięci wszystkich tych, którzy pod czerwonym sztandarem walczyli z faszyzmem, pamiętając, że endecka polityka to jest polityka obszarników, kapitalistów i łami strajku. W jaki sposób utrudniam przebieg zgromadzenia, bo to jest artykuł 19 prawa o zgromadzeniach, prawda? Punkt 5. Dokładnie. To strasznie świeci. Proszę pana, ja się przedstawię na początek, sierżant Pechman, oddział... Mikołaj Janusz, PTPR. Pani organizatorka dokładnie. Poprosiła nas, nie życzy sobie, żeby pan akurat przybywał. Dokładnie. Czyli jeżeli 11 listopada, teoretycznie... Teraz jest 8 marca, proszę pana. Nie, ale dobrze, ja się nie kłócę z panami, tylko prowadzę jakąś na polemikę. Jeżeli 11 listopada ja na przykład pójdę do panów, bo ja wcześniej się zapiszę do organizatora i powiem, proszę wykluczyć tego pana z wyborczej, to panu jego wykluczą. Jeżeli pan jest organizatorem... Ja nie wiem, jak było w listopadzie. Teraz mamy taką sytuację, jaką mamy. Poproszę od pana dokument. Nikt nie ma dokumentów, bo nikt nie jest pierdolnięty. Nie ma niestety autoryzacji. Impreza kulturalna w teatrze. Niestety. Nie ma takiej opcji. Ja znam swoje prawa. Niestety to jest nieautoryzowane wejście. Proszę wezwać policję. Ja znam swoje prawa. Musisz tutaj zostać. Nie muszę. Nie, wcale nie. Proszę, tam jest wyjście. Nie ma pan pozwolenia tutaj na wejście. A kto daje pozwolenie? Pan mnie nie dotyka. Nie ma pan biletu. Bo relacjonuje wydarzenie w teatrze miejskim. Nie, pan nie relacjonuje. No jak nie? Pan nie relacjonuje. Pan macha mikrofonem w jedną i drugą stronę. Ja nie widzę żadnego relacjowania. Proszę o opuszczenie przestrzeni. Na tym polega relacjonowanie, tak. Że mówię do mikrofonu. Proszę, to jest mikrofon. Opuszczenie przestrzeni. Proszę o opuszczenie przestrzeni, tak. To jest przestrzeń miejska. Tak, zgadza się. Świetna interpretacja. Mhm. A ja jestem dziennikarzem telewizji publicznej. Tak, super. Tak? O, gratulacje. No, dziękuję. Nie muszę z panem się bratać. Musisz robić sobie... Nie masz pozwolenia na kręcenie tutaj. Ale nie muszę mieć pozwolenia. Musisz mieć pozwolenie nie na muszę, kręcenie. Wydarzenie oczywiście, kulturalne. Że... Oczywiście, że nie. Myślisz, że możesz sobie wejść i kręcić wydarzenia, i z tobą rozmawiać? Wydarzenia kulturalne. Ale skąd to wiesz? Tak mi się wydaje, wiesz? A może ktoś będzie chciał jednak? Mi się wydaje, że nie. W każdym razie nie masz... A ty nie masz prawa mi tego zabraniać. Mam prawo. Nie? Mam prawo. Załóż się, no to wezmij policję, niech mnie wyrzucą. Właśnie to robię. No to proszę bardzo. Właśnie ci zabraniam. Proszę mnie nie dotykać. Proszę mnie nie dotykać, to będzie napaść na dziennikarza po prostu. Ja chciałem porozmawiać z gośćmi. Proszę mnie nie dotykać. Czy pan nie rozumie? Proszę mnie nie dotykać. Czy pan nie rozumie? To proszę nie przekraczać granicy, którą stawiam. Proszę o opuszczenie przestrzeni. Mhm. Proszę o opuszczenie Dobrze. Przestrzeni. I co pan sądzi? To jest w porządku? Taka przemoc na zgromadzeniu w teatrze? Tak. Największe pieniądze bym taki sam plisał, nie? Sam plisał, nie? Bym taki sam plisał, nie? Elegancko. Plują na mnie, proszę państwa, za samo to. Autokary podobno nie dowożą ludzi, a jednak widzimy autokar z wielkim napisem Lewica dowożący, tak? Czy to taki po prostu autobusik tutaj państwa? Autobus, przepraszam. Pani prezydent. A pan jest normalny? No tak, normalne pytanie. Czy to jest autobus, który dowozi ten tłum na demonstrację? Do szkoły. Obok Max, słynny prowokator, chodzi i donosi tam do ucha. Cześć! Siema! Mówisz, że nie. Że zobaczy, oglądamy. Swojego operatora wielkiego. Zobacz, z tym i tym zrób, będziesz miała do swoich rysunków. Bo ona ich maluje w ogóle, wiecie? Ksenia ma taką galerię tych... Ma, jak miał ksywę? On miał ksywę? Jak on miał ksywę? Max. Laksa na ryju. Laksa na ryju. To nie jest obraźliwe, nie, to jest piękne. I potem LGBT. To bym musiał mnie prowokator pisowski. To jest obraźliwe. No zrobiłem już. Zrobiłem. Spróbujemy się przyłączyć do oddziału policji. Będziemy udawali, że jesteśmy innymi policjantami. Może się nie zorientują. Chodźcie. Znajdź 30. Oj, ile pan kiblował? Znaczy, że pan przepraszam, jeżeli urażę, ale... Pan nie wygląda jednak na gimnazjalistę, trochę musiał pan oblać. Co ten zęby kradł?
Przepraszam bardzo, zabrał pan mój zęby krat. 12 razy czy lat? 12 razy. Ło, to znacznie dużo, ale... Nigdy mi nic nie udowodniono. A o co oskarżali? Na przykład morderstwo z premedytacją. A, no i co? I nie udowodnili? Nie. No i elegancko. Bo było z przyczyn naturalnych. Wie pan co? Powiem krótko. Wyciągnę tutaj jeden papierek. Ja go mam tu na wierzchu, to będzie w porządku, jak go nie mam tu na wierzchu, to nie będę miał w porządku. Co to jest? Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych. Rozumiem, czyli pan za komuny siedział. Tak, za komuny najpierw dwa razy. Szef Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Faktycznie. Wszystko autentyk. Autentyk, proszę państwa. Autentyk. No to kłaniamy się w takim razie. Słuchaj, ja jak miałem mniej lat niż te osoby, co tutaj są. I córkę, która miała już wtedy 3 lata. Ja musiałem stanąć. No mnie strzelali, normalnie strzelali. Jak nie w Warszawie? Huta Warszawa to gdzie jest? Warszawa. Będzie pan strzelania? Absolutnie. Parę czołgów tam wjechało. Ja podjechałem, krótko mówię. Podjechałem, mówię, Fredek boi się, a on mówi nie. Podjechaliśmy we dwóch, pod bramę. I wzięliśmy butle gazowe. Wie pan, co to są butle gazowe? Butle z gazem. Tak, z gazem, takie butle. Państwa, mamy sobą harcerza, groźnego szefa Antify. Zapraszamy, no. No, żeby jeszcze dziewczynę szarpać, w ogóle... Tak, dokładnie, po prostu. Żeby dziewczynę szarpać jeszcze... O, zadzwoni po kolegów. Do pani zadzwoni, od Majzy. Uważaj, harcerz, bo się zesmarcesz. Sala Puszkina, tutaj puszki puste leżą w sali Puszkina. No wiadomo, ale browary były z Piątunia, no. Nie, to jest Tiereszkowski. W sali Tiereszkowskiej jest pani Tiereszkowska. Widać, bo pokażę panią Tiereszkowską. Tam siedzi pani Tiereszkowska. To jest jej sala. Kłaniam się, Janusz. Oczywiście los wszystkich zwierząt jest pani bliski, nie tylko los, prawda, zwierząt płci żeńskiej, ale też zwierząt płci męskiej. I też właśnie zastanawiamy się na przykład, czy ewentualny rzecznik praw zwierząt w Parlamencie Europejskim mógłby wziąć w obronę chociażby koguty na przykład. Tu mamy dopiero do czynienia z wyrokiem śmierci za płeć, dlatego że taki kogut przecież idzie na rosół. Kury są trzymane, pozwala im się żyć. A kogut, jeżeli urodzi się mężczyzną, prawda, idzie pod nóż, czyli nie, razu... jest mielone. Nie, kurczaki są mielone, kurczaki płci męskiej są mielone i mam nadzieję, że nikogo to nie śmieszy. Nie śmieszy, to jest fatalne w ogóle, że tylko kurczaki płci męskiej są mielone, czyli dbają wyrok śmierci za płeć, tak samo byki, proszę pani. Krowy też pozwala się im żyć. My właśnie tworzymy taki nurt, jakby... Mam pytanie, czy możemy złożyć do pani rektor, taką stronę internetową, taki nasz manifest właśnie, bo my napisaliśmy manifest facetystyczny. Chcemy bronić mężczyzn zwierząt, bo uważamy, że przynajmniej w hodowli rolnej większość zwierząt mężczyzn po prostu, no powtórzę się, ale skazywana jest na śmierć za płeć. To jest wyrok za płeć, to jest kula w głowę albo to jest podrzucenie gardła za płeć, tylko i wyłącznie. Czy to nie jest dysproporcja? Czy dlaczego o tym się też nie mówi? Bo to nie ukrywam, że jako facetystę mnie porusza bardzo. A jest pan weganinem? Jestem weganinem, tak. No to gratuluję, bo ja bardzo się cieszę, bo bardzo niewielu mężczyzn działa na rzecz praw zwierząt i bardzo się cieszę, że pan dostrzega to, że los zwierząt, szczególnie hodowlanych, jest determinowany przez ich płeć. Cielaki są zabierane od matek i mam nadzieję, że w tym gronie nie muszę tłumaczyć, jak bardzo dotkliwe to jest dla... Tak, widziałem taką scenę, to jest coś okropnego, one płaczą z tą matką, w ogóle no, coś strasznego, ja wiem, no to są zwierzęta. No, niewątpliwie można powiedzieć, na pewno się zgadzamy co do tego, że czują. Zastanawiamy się nad tym samym, nad takim trochę odwróceniem tego zagadnienia, no bo wiadomo, no okej, no krowa musi dawać mleko, ale żyje. Nie, ale dlaczego musi? No, jeżeli jest krową, tą tak zwaną mleczną, to chyba to ma taki, że jak nie wydoi się, to ona ją boli. Ale proszę, panie redaktorze, tak. Z mlekiem nie jest jak z moczem. Nie daje się bez przyczyny. Czyli, że stymulowane są. No, krowy są gwałcone, żeby zostać zapłodnione. Tak zwany rape rack, proszę sobie sprawdzić w internecie, mówię tutaj do słuchaczy i słuchaczek, na czym to polega i... A na czym polega? No to jest jakieś takie sztuczne, czy to chodzi o, w sensie, to chodzi o jakąś inseminację, tak, czy to...
No tak, krowy są gwałcone po to, żeby zostać zapłodnione, po to, żeby mogły urodzić i żeby dawać mleko. Żadna krowa, tak jak żadna kobieta, nie daje mleka. Proszę spojrzeć, tutaj jest masa kobiet. One nie dają mleka po prostu. No tak, ale co one przyjmują krowy, które nie w wyniku gwałtu, tylko po prostu jakby kolej rzeczy też, prawda? Ale jakiej kolei? No nie zawsze, nie każda krowa musi być zgwałcona, prawda, żeby dawać mleko. No to... Też się zdarza na pewno, że po prostu, nie wiem, są dwie krowy, krowa byczek i krowa i się bardzo lubią Tak, bardzo dziękuję, ale muszę kończyć. Tak, z tego PZR-u publicznie. Tylko skok, no. Wierzę, tylko 44% widzów Patreon subskrybuje? A, no bo za rzadko o tym wspominamy. No to wspomnij, powiedz coś tak miło, tak powiedz. Nie bądź odbytem. Subskrybuj pytę. Wśród demonstrantów wychadzają się panowie z PKPR. To jest zupełnie bez sensu.